Francuzi nie są raczej kojarzeni z zaawansowanym sprzętem bojowym, wręcz przeciwnie, większość osób utożsamia ich z uciekaniem z pola bitwy. Jednak musicie wiedzieć, że na początku II wojny światowej to właśnie oni posiadali najbardziej zaawansowany technicznie sprzęt. Doskonałym przykładem tego jest Somuła S-35, czyli średni trzyosobowy czołg. Osiągał on prędkość 35 km na godzinę, jego pancerz miał od 20 do 40 mm grubości, a uzbrojony był w 47 mm działo oraz karabin szturmowy 7,5 mm. Jednym z jego nielicznych minusów była niewielka wieża czołgu, sprawiająca, że dowódca musiał jednocześnie zajmować się obserwacją, dowodzeniem i obsługą działa, przez co w tych dwóch pierwszych był oczywiście trochę mniej skuteczny. Innym przykładem geniuszu francuskich inżynierów jest HG1R. Czołg o tyle wyjątkowy, że budował on nie przypominał sobie współczesnych modeli, a już dużo nowocześniejsze czołgi powojenne.